Elo, elo, dzień zakładania koronek, film z zeszłego tygodnia. Zobaczycie, jak ten proces wygląda, także zapraszam. Kto mi dzisiaj powiedział, że będzie chłodno? Wydawało mi się, że będzie nie więcej jak 13 stopni, a już jest 17. Mówiłam Wam nawet o tym z rana. Niby ma być ciepło. No i już jestem w gabinecie. Co dopiero? Słuchajcie, byłam tutaj do prześwietlenia. Co dopiero byłam w poczekalni. Już jestem przyjęta. Chciałam mówić, rozmazały mi się paznokcie. Dzisiaj mam nacinane koronki. Ściągane, stare. Muszę jechać teraz do laboratorium, do tych przemiłych polskich pań. I będą mi dobierać kolor. Wyślamy z powrotem z koronkami już na stałe. I doktor je dzisiaj założy. Kochani, ja w maseczce. Dlaczego? No ano dlatego, że jest dzień zakładania koronek porcelanowych i mój dentysta mi je kompletnie wyciągnął. Myślałam, że je tylko poluzuje, a mówi jednak, że to poluzować jest ciężko, że on je kompletnie wyciągnie. Więc jadę teraz do tego laboratorium, gdzie są te polskie panie, które będą mi dobierały dokładnie kolor. Będzie ten kolor malowany tak jak siedzę od razu na fotelu. No i jestem podekscytowana, ale śmiesznie wyglądam, słuchajcie, jak idzi nie wracaj. No bo mam te dwie koronki wyciągnięte. W każdym razie muszę później wziąć, jak już dobiorą kolor, muszę to wziąć i do mojego dentysty przyjechać i on je scementuje, żeby już było na stałe. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, dla tych, którzy się pytają, ani brwi, ani te koronki nie są sponsorowane. Ja to robię, mówię to z czystego serca, nie wszystko się rozchodzi o pieniądze. Ja nigdy jeszcze nie byłam, może teraz jak będę większym, jak jestem troszkę większym kontem na Instagramie, może się coś ruszy w tym sensie, ale ogólnie Instagram nie płaci. I powiem Wam szczerze, że raczej to jest bardziej takie polecanie, jak już to właśnie YouTube płaci za reklamy. I powiem Wam szczerze, że ja to reklamuję z czystego serca. Mam 8 lat, jestem z tym dentystą. Koronki w Stanach są bardzo drogie, bo nawet z ubezpieczeniem mnie to wyniosło około $800 jedna. Także ja powiem szczerze, że cała rodzina moja chodzi do tego dentysty. Znamy się już 9 lat. Ja byłam jedną z tych osób, że jak się wyprowadziliśmy ze starego domu, to nigdy nie chciałam być... jeżdżę, bo się przyzwyczaiłam, to jeżdżę godzinę drogi do dentysty, do lekarza, do wszystkich innych. Nie, ja od razu sobie pomyślałam, od razu sobie powiedziałam, że mamy tutaj tyle biznesów, mamy tutaj tyle możliwości, że ja nie będę jechała gdzieś daleko. No i po prostu jesteśmy z tym dentystą już od 8 lat. Tam wiadomo, się zmieniał zespół tych dentystów, bo oni mają kilka lokalizacji. Nasza dentystka pierwsza wyleciała do Kalifornii, tam pracuje. No, ale tego bardzo lubimy. Dentystę, bardzo fajny, młody facet. Więc nawet mu powiedziałam, że jak wszystko będzie fajnie wyglądać, to zrobię mu na Instagramie darmową reklamę. No. A okazuje się, że oni mają tyle klientów. Znaczy, nie mają aż tyle. Biorą nowych, wiem. Ale nie narzekają na brak klientów. Także on nawet nie ma... I oni nie mają nawet swojej reklamy na Instagramie. On po prostu jest jako osoba indywidualna na Instagramie. Telefon mi się przegrzał od szyby, nie chciał nagrywać, także mnie urwało w połowie, moi drodzy. No, w każdym razie jadę. Będę miała nowe koronki, będę Wam, dla Was tam nagrywać. I ten dentysta... Wszystko już, co zapłaciłam temu dentyście, to on się rozlicza z tamtym laboratorium, więc to nie jest, że nagram laboratorium i ja im, oni mi jakiś serwis za darmo dają, bo nie dają, bo ja za to zapłaciłam temu dentyście. Także no, po prostu jeżeli już, to będzie to czysta polecajka, a mój dentysta powiedział, że już od paru lat właśnie z tym laboratorium pracuje.
I tu daję Wam namiary na to Vitality Dental Arts, jakbyście chcieli sobie robić taką koronkę. Wiem, że niektórzy dentyści robią, jeżeli mają sprzęt do koronki, robią od razu w swoim ofisie, ale nie jest to aż tak dokładne. Kolory dobierane do Waszych zębów w trakcie zakładania koronki, jak ta pracownia. Czy polecam? Zobaczycie w dalszej części filmu, bo dopiero tam jadę. Tak więc się cieszę, jestem podekscytowana, jestem trochę napuchnięta, bo mnie znieczulił. At the next light, turn left. Bo oni tam będą próbować, nie próbować i w ogóle. Także, no. Jedziemy i będę zdawała do Was relacje. At the light, turn left. O, kwiatki nadal jak były, tak są. Vitality Dental Arts. Idziemy. Monika, jest jakieś pudełeczko do Moniki. Chyba Polka, bo przecież przez K napisane, nie? Dobra. Czekam. Tutaj sam szef mi dobiera kolor. Pani Żanetka, którą poznałam, Polka, jedna z Polek, bo tam jest w zasadzie kilka Polaków pracujących, powiedziała, że on się w tym najlepiej orientuje i prowadzi ten biznes od 4 pokoleń, więc chciała, żebym była jak najlepiej zaopiekowana. So good. Oh my gosh, I gotta do that. I mean, I show myself with the rollers and stuff, you know, with the messy hair. Oh, but yeah? Not without my teeth. So. Are you like an everyday like life? Oh yeah. Just okay. Yeah. So, jesteśmy tutaj właśnie Vitality Dental Arts, tak? I jestem z Żanetką. Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam wszystkich w Poznaniu, moich przyjaciół, moją rodzinę. Tak, tak. Chyba ty jesteś z Poznania, nie? Tak. Oh my gosh, a ja z Gniezna. Mam osiedlu Kopernika, ja. Oh wow, super. Więc jesteśmy tutaj i mamy robione ząbki, ale nie wiem, czy dzisiaj będę miała obydwa, bo tam doktor mój nie przesłał skanu troszkę, ale to zobaczymy. Nie spieszy się, tylko trzeba będzie jeszcze jedną koronkę zrobić, więc zobaczymy, jak to szybko nastąpi. I'll take it all, I'll do it all. Teraz jak już koronka jest wstawiona, to chciałam Wam pokazać, jak wygląda ten proces. Zaraz szef weźmie całą paletę kolorów i będzie dokładnie do moich zębów dopasowywał kolor. Jak widzicie, no zęby nie są idealnie białe, ale są równe po tym aparacie, który miałam tutaj 14 lat temu, dlatego ja nie chcę zmieniać sobie, robić koronek czy nakładek, tak zwanych veneers na wszystkie zęby, ponieważ ja mam ogólnie bardzo ładne zęby, mi się podobają. Jak robi się koronki na wszystkie zęby, to wtedy od nasady można te zęby zrobić białe, bo naturalnie ząb od nasady jest troszeczkę ten korzeń żółtawy. Mnie to nie przeszkadza, a tym bardziej, że oprócz tych dwóch koronek wszystkie zęby są moje. Wiadomo, w latach 80. w Polsce co drugi ząb publicznymi plombami był łatany, ale od kiedy jestem w USA i naprawdę dbam bardzo mocno o te zęby, to tych ubytków naprawdę nie ma, albo jest bardzo mało. Sobie jest okej, jak go tak ten, nie? Oh yeah, that's the full implants. Full mouth implants. Oh wow. So we make everything and anything for the mouth. Oh, that's awesome. Okay. You're done. Mm-hmm. You do not want to touch. Jest tutaj tak. Rzeczywiście to jest dental art, bo malują, dopasowują dokładnie koronki, kolor do pacjenta uzębienia. Teraz się popieczę 15 minut i będzie już 12 okay. minutes, 30 seconds. Okay. Okay. And that's the temperature okay. We're starting at right now. Oh, and it's getting elevated all the way up. It's going to go through multiple cycles. Oh, wow. To lock in that color, it's liquid ceramic. Oh, okay. Cool. Nice. Halinka, tylko rączki ci pokażę, może być? Tak. Tu Halinka pracuje. Co ty robisz? Koronki? Szykujesz? Okay, super. Jeszcze tak nie byłam w labie, żeby widzieć, jak się to wszystko robi. Możesz, amerykański lab. Możesz pójść zrobić milling center. Mhm.
Or is it your service dog or something? It's my grandpuppy. Grandpuppy, okay. Chef tutaj z pieskiem. Oh, so cute! You're so, so cute! Poznałam bardzo sympatyczne panie i pana, i panów. Tutaj właśnie pracują. Nigdy jeszcze nie byłam zaproszona właśnie do takiego lab. Więc dziewczyny, co robicie? Ja dokładam właśnie kątek do korony, do trzonowego zęba. Okej. Okay. A potem wsadzam go do awy. Okej. Okay. A teraz ci pokażę, jak to robię. Super. Teraz idzie do awy, wsadzam okay, do, tak. do wypieczenia, po dodaniu kontaktu. Tego właśnie tutaj. Mhm. I wkładam do pieca. Do piecyka. Tu koleżanka co robi? Też jakieś koronki, czy nie? Koleżanka też robi koronki, już kończy. Super. Trzeba je teraz tylko zrobić, żeby się świeciły. Okej. Okay. Czyli je wypalimy jeszcze raz ostatni. Okej, okay, super. Żeby miały ładny kolor. One tutaj. A teraz będę dopasowywał koronkę do implantu. Aha. A robicie jeszcze tutaj, znaczy robicie takie całościowe protezy, czy nie? To na innym departamencie. Aha, ale też robią. Tak. Ale chyba już mniej ludzie tak protezy, no nie? Czy implanty taki, raczej? No, niektórzy muszą mieć protezy, to są robione protezy i to... No ja wiem, ale zastanawiam się Amerykanie, czy bardziej protezy, czy implanty, czy wiesz? To zależy, czasem nie ma na czym osadzić, to musi być i proteza i... Okej. Okay. I'll try my best to translate because I can't... No, that's okay. I will translate. So Kevin is gonna walk us around this beautiful place that does my crown. So... Oh, yeah. This is the dental lab. So further down here, this is where they do the model work. So okay. There are two types. There's like 3D models, 3D printed. These are stone models. Okay. So this is the model department. In layman's terms. What we do is we get the physical impressions. Okay. And we pour stone into them to make a stone model of the mouth. Perfect, yeah. Of what we're doing. This one has preps all the way across the interior of the lower here. So yeah, we pour these models up and what we'll do is we'll separate these dies out of each here so they can do their final crown prep and work on them, yeah. Okay, awesome. Thank you. Mm-hmm. Thank you for explaining. Now this right here is the 3D printed model. Uh-huh. So where they do stone, these guys receive the files and then they print 3D. Oh, wow. Print. So this is a bit of a different. This is more close from here. Okay. They scan it. Yeah. Okay. You can kind of take a quick look. Okay. The 3D is done. Okay. Yeah, I see that. I'll zoom in. Okay. So that basically scans the model and it shows up on the screen. Okay. So they get a reference of what that patient's mouth is like. Okay. And then once that's all scanned through, to my knowledge, they're not here right now, but they designed the actual crown based on that reference. Okay. Obviously the crowns. Okay. For. The mills here. That makes me so mad. From that digital design into a physical crown. Okay. And so what's this machine? So this is a CNC mill. This is our rolling mill. Six disc multi-unit chamber. Okay. We also have the singles that just run one disc at a time. It's got you can hold up to 20 tools. Been working with zircon. These are what we call zublers or zircon. So these are the ovens. Different kind of ovens. Przechodzimy teraz do działu marketingu, w którym właśnie ten Kevin pracuje. Mają również social media manager, czyli taką osobę, którą ja dla siebie jestem, jeżeli chodzi o Instagram, YouTube, TikTok. With other labs, it kind of show like, okay, so this is what we're doing. How can we help, with other labs? So we can come this way. Okay. There's Shin. Hi.
Okay, so this is where you do the photos of the models once the teeth are done. How do you say it? Printed, made, whatever. Oh yeah. So yeah, this okay. Drodzy, ale doświadczenie. Jestem teraz w dziale marketingu. Kevin mnie oprowadza. No i zapomniałam mojej maseczki, bo jadę prosto do dentysty. Niestety jeden ząb nie przyszedł print, jak to się mówi, o czasie, więc będę tylko miała jeden zrobiony, a drugi jeszcze będzie, o, tu jest mój ząbek, a drugi przyjdę za 2 tygodnie do zrobienia drugiego. Yeah, for this work, I... Moi drodzy, tego vloga, którego widzieliście, składałam dzisiaj 3 godziny od samego rana. Jest już 11. Zanim go wgram, to nie wiem, czy dzisiaj pójdzie, bo to w Polsce już będzie 23, ale postaram się wrzucić. Na tym zakończyłam, ponieważ czekałam w sumie tydzień, tak półtora, bo chciałam, powiem Wam szczerze, tego vloga... No chciałam go zrobić, jak już będę miała drugą koronkę. Jeszcze do tego czasu koronki drugiej nie mam. Nie będziemy wdawać się w szczegóły, kto zawinił, czy mój dentysta, czy tamto laboratorium. W każdym razie wiem, że szef jest na Florydzie, przynajmniej był tydzień temu, a Żanetka z tej firmy chciała, żebym po prostu miała to robione przez szefa, bo on się najlepiej na tym zna, robi to 40 lat. Ale co chciałam powiedzieć, niemniej jednak nie można umniejszać procesowi, że proces jest super. Nie spodziewałam się, dziękuję Żanetce, całemu teamowi, szczególnie Polakom tam pracującym za oprowadzenie mnie. Nawet nie musiałam na potrzeby tego vloga, powiem Wam szczerze, wiedzieć tego wszystkiego. Ja myślę, że troszeczkę też Kevin miał w tym udziału, no bo jak ich oznaczyłam na moim Instagramie, a konto tam mam duże, no to wiadomo, zawsze ktoś może się o to zapytać, dopytać, no i w tym mają też jakiś interes, mając dział marketingowy. A tak jak powiedziałam, pokreślę jeszcze raz, ja płaciłam mojemu dentyście za koronkę i mój dentysta się dzieli właśnie z nimi, także ja nic za to nie dostaję dodatkowych jakichś promocji, bądź też niczego innego, także po prostu z czystego serca reklama. I nie za koronkę, bo źle się wyraziłam, tylko za koronki, bo miałam robione 2. Powiem jeszcze tak. Jedna z tych koronek, druga była robiona właśnie, żeby dopasować te 2 zęby, bo ten jeden to jest chyba 7-10, w Polsce są inne numery. Te 2 pierwsze mam swoje, a tu była stara koronka i nadal jest, bo czekam właśnie na porcelanową. A tu jest ta jedna założona. I ta jest tylko, żeby była dopasowana. Ten ząb był zdrowy, nawet był jednym z zębów, który nie miał nigdy próchnicy. Ale o co chodzi? 21 lat temu przyleciałam z Polski i nie wiem, jak jest teraz. To jest właśnie, ciekawi mnie to, jak to teraz jest z dentystami na programie OPER. Ale myśmy miały niby jakieś tam ubezpieczenie, ale ono nie było idealne. W sensie, że jakieś poważniejsze sprawy, to i tak trzeba było płacić za siebie. Ja pamiętam, chyba pół roku przebąbałam u tej mojej rodziny tak z bolącym zębem, właśnie tym, gdzie mam tutaj tą koronkę, co miałam starą koronkę, która miała już 21 lat i trzymałaby się do dzisiaj, ale po prostu ona troszeczkę mi się wykrzywiła po tym całym procesie prostowania zębów, no i chciałam po prostu sobie zrobić nową koronkę, a drugą dopasować, żeby ten uśmiech był taki równy i jak już będę miała to zrobione, to u mojego dentysty również dostanę nowy tak zwany retainer, czyli ten taki na noc retainer, który Wam powoduje to, że zęby się nie cofają, bo jak wiecie, zęby mają swoją memory, czyli pamięć, i one się po latach cofają. 21 lat temu ja starałam się nie iść do dentysty, bo dla mnie, jak ja zarabiałam $139.05 na tydzień, no to taka plomba niby z ubezpieczeniem z programu OPER, czyli tego na opiekę nad dziećmi, z którego tutaj przyjechałam, no to nadal by mnie kosztowała paręset dolarów.
Więc w tym momencie ja wiem, że ten ząb już później, po roku czasu, półtora, on nie był do uratowania i dlatego miałam tutaj zrobione kanałowe i koronkę. Wiem, że mnie to wyniosło koło chyba 800-900 dolarów. Wtedy to było bardzo dużo. Jeszcze to załatwiła mi moja druga rodzina. Druga czy trzecia, przepraszam, bo ja pracowałam w sumie dla trzech czy czterech rodzin. Druga mnie sponsorowała. Później sami mi pozwolili odejść, bo już poznałam Jamesa. Zapisałam się do następnej szkoły i w ogóle to będzie w opowiadaniu historii mojej części drugiej, jak tu przyleciałam do Stanów po kolei, bo wiecie, że robię tę serię również. Zapraszam. Część pierwsza już jest, część druga się robi, więc tutaj tego nie będę wszystkiego opowiadać. W każdym razie ten ząb musiałam zrobić jako koronkę i wtedy, no teraz się dowiedziałam, że ten biznes właśnie, to robienie tych koronek takie profesjonalne, artystyczne, jest już od 40 lat, ale nie każdy dentysta nawet teraz to używa, dlatego Kevin z działu marketingu, oni właśnie pracują z dentystami. Oni raczej nie pracują z klientami, bo to dentysta musi do Was wejść, do Was wyjść z tą ofertą i powiedzieć: słuchaj, masz robione przednie zęby, ja myślę, że lepiej by było, że nie w laboratorium zrobią Ci taki kolor ogólnie, jaki uważają, tylko jeszcze lepszy. Zobaczyć, jak jest ciepło, duszno. No, kończąc tą naszą opowieść, jest to dobry biznes, fajny biznes, potrzebny biznes. No i myślę, że do przednich zębów to opłaca się, jak dentysta Wasz na przykład pracuje z taką fabryką, z takim zakładem, który typowo robi właśnie, robi pracę nawet, tak jak mówią, dental art, artystyczne, gdzie no dopasowują Wam wszystko, takie custom shade, że nie możecie, nie jesteście w stanie odróżnić, który ząb jest prawdziwy, a który jest koronka. Tak więc, no to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, ja to o tym tutaj wspominam, bo wiadomo, jako indywidualni klienci też możecie pójść i zapytać się Waszego dentysty, czy coś takiego zna, takiego robi przez jego zakład. Wiem, że lepsi właśnie dentyści współpracują z takimi pracowniami, no bo wiadomo, no, dentysta, który robi koronki, teraz jest taka technologia, że zrobią Wam koronkę bardzo dobrze komputerowo, no ale myślę, że to jest taki dodatkowy extra touch. Jeżeli nie dodaje Wam to jako klientowi, nie wiecie nawet, ile z tego idzie do tego laboratorium, tylko płacicie za koronkę tak, jakbyście normalnie płacili, no to nie podnosi Wam to nie wiadomo jak kosztów, no to dlaczego nie, prawda? Ja Wam tutaj właśnie mówię o takich rzeczach, bo wiem, że wielokrotnie jak coś wrzucam, czy to tutaj, czy na Instagramie, to zawsze się pytacie, o, jak ostatnio byłam z Pawełkiem w Funway w Batavii, to pytaliście się, o, gdzie jest ten plac, że macie wrotki, że macie kręgielnie, gdzie to jest, czy to jest w Chicago, w którym to jest rejonie, a teraz jest Polaków szczególnie tutaj i tych, którzy mnie również oglądają na przedmieściach, zachodnich przedmieściach Chicago, bardzo dużo. Tak więc cieszę się, że mogłam Wam coś polecić. Jeszcze się śmiałam nawet do jednej z Was. Mówię, kurczę, jesteś czwartą chyba osobą, która mi się o to zapytała. Żebym ja wiedziała, to chociażbym powiedziała w tej Batavii, że powinni mi jeden wstęp za darmo dać. Bo wiecie, takie miejsca dla dzieci, czy to trampoliny, czy inne, to są czasami 18-20 dolarów za godzinę. Więc no fajnie, jakby można było coś polecić i byłby jakiś kod, prawda, z którego Wy byście mogli skorzystać, ja bym też skorzystała. No, ale cieszę się, że mogłam coś polecić. Też Wam będę mówiła, bo planujemy na Pawełka urodziny wziąć ten właśnie taki dmuchany, nie tyle co zamek, ale właśnie może coś z wodą, mam nadzieję, że będzie ciepło. Jakąś zjeżdżalnię, jakiś zestaw, bo to się naprawdę sprawdzało. To się naprawdę sprawdzało w zeszłym roku. Dzieci się świetnie bawiły przy tym, więc planujemy mu na urodziny to zrobić. Może się z nimi ugadam, że jakiś kod będę miała, bo tych miejsc też jest troszkę do wypożyczenia. No anyway, kończymy tego vloga, bo nie chcę tutaj schodzić zupełnie z innego tematu. Ja Was zapraszam na kolejny vlog.
już niebawem. Zostawiajcie komentarze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Do zobaczenia następnym razem i bye!